Czas jest tym, z czego składa się życie. Benjamin Franklin. Czas. Co to jest? Wszystko, co jest, wszystko, co było i wszystko, co będzie, leży w tym wymiarze, który nazywamy czasem. Oczywiście czas składa się z trzech różnych elementów. Przeszłości, przyszłości, a także z tego, czego każdy z nas doświadcza przez bardzo krótką chwilę, z teraźniejszości. Tego ciągle przesuwającego się momentu między dwoma pozornymi wiecznościami. Od dalekiej przeszłości po horyzont niekończącej się zagadkowej przyszłości. Z tego co wiemy, ludzkość potrafi poruszać się w czasie tylko do przodu, nigdy wstecz. Co by jednak się stało, gdybyśmy mogli wyrwać się z więzów czasu, zatrzymać jego bieg, a nawet dowoli podróżować w czasie? Co ty byś zrobił? Gdzie byś się udał? Czy podążyłbyś w odległą przeszłość, żeby przyglądać się budowie piramid? Być może chciałbyś być naocznym świadkiem narodzin Chrystusa? A może cofnąłbyś się w czasie, żeby zapobiec zamachowi na Abrahama Lincolna? Z drugiej strony, co byś zrobił, gdybyś mógł przenieść się w przyszłość w dowolny moment i z wyprzedzeniem poznać konsekwencje każdej decyzji, którą podjąłeś? Wyjść poza wymiar czasu i przestrzeni i dobrze się rozejrzeć dookoła? Kto nie chciałby tego zrobić? Jak ty wykorzystałbyś taką moc? Czy to tylko szalona fantazja? Może nie zupełnie. Na początku XX wieku Albert Einstein zaprezentował światu szczególną teorię względności. Kiedy później ją zbadano i dowiedziono jej słuszności, zrewolucjonizowała ona nasze zrozumienie czasu i przestrzeni. Einstein odkrył, że czas można faktycznie zwolnić albo przyspieszyć w zależności od tego, jak szybko poruszamy się względem innego obiektu. Na przykład, astronauta znajdujący się na pokładzie statku kosmicznego, odlatującego z Ziemi z prędkością bliską prędkości światła, starzeje się wolniej niż jego brat bliźniak, który pozostał na Ziemi. Do czasu, gdy nasz kosmiczny podróżnik powróci, jego brat bliźniak, ciągle związany z Ziemią, postarzeje się o wiele lat w porównaniu z tym, o ile lat postarzeje się nasz astronauta podczas pobytu w kosmosie. Powracający astronauta będzie czuł się tak, jakby odbył podróż do przyszłości. Co jednak, jeśli istnieje potężny byt, który nie jest ograniczony przez czas? Byt, który posiada absolutną władzę nad czasem i przestrzenią? Ktoś, kto zna przyszłość nawet lepiej niż ty znasz swoją własną przeszłość? Niemożliwe? Cóż, a gdybym potrafił to udowodnić? Mogę to zrobić na podstawie tej księgi, Biblii. Na jej kartach znajdujemy ponad 2000 różnego rodzaju wiarygodnych przepowiedni. Czy gdybym powiedział ci, że ponad 1800 z nich już się spełniło, chciałbyś dowiedzieć się więcej? Chcę, żebyś dobrze mnie zrozumiał. Biblia nie jest zbiorem informacji ujawniających zwycięzcę następnych mistrzostw świata albo szczęśliwe numery w loterii. Odpowiada jednak na bardzo ważne pytania dotyczące naszej i twojej przyszłości. Być może już wiesz, że Biblia jest księgą wypełnioną proroctwami. Czy masz jednak świadomość, jak prawdziwe okazały się te przepowiednie? Zapnij pasy, przyjacielu. Za chwilę się tego dowiesz.
On usuwa królów i ustanawia królów, bo jego panowanie jest wieczne. Imperia wszechczasów. Proroctwa, które wstrząsnęły historią świata. Na początku. Widzisz, Biblia mówi o czasie. Zacznijmy od małego wprowadzenia. Biblia składa się z 66 ksiąg, napisanych przez około 40 różnych pisarzy w trzech językach na trzech kontynentach na przestrzeni około 1500 lat. Jej autorzy pochodzili z bardzo różnych środowisk. Byli pasterzami, królami, kapłanami, władcami, rybakami. Każdy z nich miał wyjątkową osobowość. A pisząc, znajdowali się w przeróżnych sytuacjach. Niektórzy byli w więzieniach, a inni w pałacach. Niektórzy mieszkali w jaskiniach, a inni byli niewolnikami w obcych krajach. A jednak Biblia tworzy jedną spójną historię z wyraźnym początkiem, stałym motywem i logicznym zakończeniem. A wszystko to koncentruje się wokół jednej centralnej postaci. Być może dlatego Biblia jest najlepiej sprzedającą się księgą wszechczasów. Do tej pory rozpowszechniono ją w ponad 5 miliardach egzemplarzy. Z tą świadomością spójrzmy na pierwsze proroctwo. Ewangelia Mateusza podaje, że w 30 roku naszej ery Jezus szczegółowo przepowiedział zniszczenie Jerozolimy, 40 lat wcześniej, zanim to się w ogóle stało. Wskazał na wspaniale wypolerowane marmurowe kamienie i kolumny i zaskoczył swoich uczniów, wypowiadając następujące słowa. Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Wyobraź sobie, jak czuli się Żydzi tamtego czasu, kiedy Jezus przepowiedział, że ze świątyni nie zostanie nawet kamień na kamieniu. To był projekt budowlany, realizowany od prawie 100 lat. Jerozolima to miejsce, w którym w świątyni przebywała Boża obecność, Szekina. Mamy na myśli, że Bóg naprawdę tam był, dosłownie. Świątynia to największy projekt budowlany, jaki kiedykolwiek został zrealizowany w Imperium Rzymskim. Była ogromna. Na przykład Koloseum w Rzymie znajduje się na powierzchni prawie 2,5 hektara. Kiedy patrzysz na wzgórze świątynne w Jerozolimie, jego wielkość wynosi prawie 14,5 hektara, czyli 6 razy więcej. Ta przepowiednia zaskoczyła uczniów, ponieważ świątynia była koronnym klejnotem narodowym. Została zbudowana z wielu ogromnych kamiennych bloków. Jeden z tych kamieni węgielnych możesz zobaczyć jeszcze dzisiaj. Ma on prawie 13 metrów długości, 5 metrów wysokości i waży ponad 500 ton. To więcej niż 100 słoni. Ale proroctwo Jezusa spełniło się. Według słynnego historyka Józefa Flawiusza, kiedy Rzymianie zdobyli Jerozolimę i podpalili świątynię, całe złoto, które zdobiło miejsce kultu, stopiło się pod wpływem ogromnej temperatury. W efekcie stopiony cenny metal zaczął wnikać w pęknięcia, które powstały w kamieniach węgielnych. Po bitwie rzymscy żołnierze wyrwali każdy kamień, aby odzyskać całe złoto. Cały skarb świątynny z tego rumowiska został użyty do wybijania rzymskich monet, które nazywano monetami Judea Capta. Istnieją tysiące rzymskich monet, wykonanych zazwyczaj z brązu, ale także ze srebra, nawet złota, na których znajduje się reprezentująca Judeę palma oraz siedząca na ziemi i płacząca kobieta, która symbolizuje Żydów. Wszystkie one mają napis Judea Capta, który oznacza Judea została zdobyta. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Z Księgi Liczb, 32 rozdział, 13 wiersz, dowiadujemy się, że biblijne pokolenie liczy 40 lat. Jezus sformułował tę przepowiednię w 30 roku naszej ery. Dokładnie 40 lat później, w 70 roku naszej ery, świątynia została zniszczona przez rzymskie wojsko. O dziwo, mamy jeszcze inne proroctwo dotyczące żydowskich zmagań z Rzymem, które faktycznie wyprzedza czasy Jezusa. Pan sprowadzi na ciebie naród z daleka, z krańców ziemi, który przyleci jak orzeł. Naród, którego języka nie zrozumiesz. Naród srogi, który nie okaże względu starcowi, ani nie zlituje się nad dzieckiem. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż upadną twoje mury obronne, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi.
I rzeczywiście, Rzymianie napadli na Jerozolimę i rozpoczęli oblężenie miasta. Zgodnie z proroctwem Mojżesza, na rzymskich flagach widniał wizerunek orła z rozpostartymi skrzydłami, które lśniły w słońcu. Obecnie wszystkim, co pozostało po oryginalnym kompleksie świątynnym, jest zewnętrzna konstrukcja znana jako Ściana Płaczu. Interesujące jest to, że dzisiaj idąc od Ściany Płaczu w dół na południe, natkniesz się na drogę, na której pełno jest powywracanych kamieni. Leżą tam ogromne sterty rozłupanych kamieni, jedne na drugich usypane w stosy. Obecnie nie mamy żadnych wątpliwości, że wszystko to zostało zniszczone przez Rzymian w 70 roku naszej ery. Że właśnie w tamtym stuleciu nastąpił ostateczny koniec jerozolimskiej świątyni. Dla mnie świadczy to o wiarygodności proroctwa wypowiedzianego kilkadziesiąt lat wcześniej przez osobę, która wiedziała, że tak się stanie. Syjon będzie zaorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. Naród izraelski ma zadziwiającą historię. Żaden inny na ziemi nie był tak powszechnie i często zwalczany, a jednak przetrwał wielokrotne próby eksterminacji, jakiej chciano na nim dokonać. Ci nieugięci ludzie raz po raz powracali, dążąc do odzyskania swojej ojczyzny i ponownego rozkwitu. To niesłychane, że po 2000 lat niewoli, prześladowań i rozproszenia po całym świecie zachowali swój własny język i tożsamość. I polegną od ostrza miecza i zabrani będą do niewoli między wszystkie narody. Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan. W tym wszystkim jedno jest niezwykłe. Bez względu na to, że kolejno Rzymianie, chrześcijanie i muzułmanie nie dopuszczali Żydów do Jerozolimy, oni i tak zawsze tam wracali. Na długo przed powstaniem państwa Izrael, już w latach 70., a może nawet 60. lub 50. XIX wieku, Żydzi stanowili większość populacji Jerozolimy, która pozostawała wtedy pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Dlaczego? Bo właśnie tam chcieli się znaleźć. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja zbiorę synów izraelskich spośród tych narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i sprowadzę ich do ich ziemi, i uczynię ich jednym narodem w ziemi, na górach izraelskich. W maju 1948 roku Izrael ponownie stał się niepodległym państwem. A dzisiaj ten stosunkowo mały kraj stał się światową potęgą nuklearną, która przewodzi światu w zakresie innowacji i technologii. 25 rozdział Księgi Jeremiasza zawiera inne zdumiewające proroctwo dotyczące zniszczenia Jerozolimy i jej cudownej odbudowy. Cała ta ziemia będzie rumowiskiem i pustkowiem, a narody te będą służyć królowi babilońskiemu przez 70 lat. 600 lat przed Chrystusem zostało przepowiedziane, że z powodu nieposłuszeństwa narodu izraelskiego Jerozolima zostanie zdobyta, świątynia żydowska zniszczona, a Izraelici na 70 lat trafią do niewoli babilońskiej. Stało się to w 607 roku przed naszą erą, kiedy Nebukadnezar, zwany także Nabuchodonozorem, król Babilonu, zdobył Jeruzalem. Król żydowski, kapłani i cała żydowska elita została uprowadzona z Jerozolimy, z Judei do Babilonu. Wiemy, że tam byli. Wzięli ze sobą święte księgi, pięcioksiąg Mojżesza i inne. I w pewnym sensie tutaj zaczyna się współczesny judaizm, ponieważ czcili Boga w Babilonii, a nie w Jerozolimie. Tak więc zabrali Boga ze sobą i wielbili Go tam, gdzie byli. Kroniki babilońskie to zestaw tablic, z których jedna znajduje się obecnie w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Wspomina ona o kampanii prowadzonej przez Nebukadnezara w 597 roku, a ta szczególna kronika opisuje także podbój Jerozolimy i Judei. Dalej proroctwo mówi, że Izraelici powrócą do Jerozolimy, odbudują miasto i świątynię. Zgodnie z przepowiednią, po 70 latach niewoli w 537 roku przed naszą erą, perski król Cyrus podbił Babilon i w pierwszym roku swojego panowania wydał dekret pozwalający Żydom na powrót do Jerozolimy i odbudowanie miasta. Kiedy król Cyrus, Pers, został królem Babilonii, wydał dekret pozwalający żydowskim arystokratom i narodowi izraelskiemu wrócić do Judei i odbudować świątynię.
Pan, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi. On też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech będzie z nim jego Bóg. Ten niech uda się do Jerozolimy w Judzie i niech buduje dom Pana, Boga Izraela. On jest Bogiem, który jest w Jerozolimie. W 1879 roku archeolodzy wykopali z ziemi tzw. cylinder Cyrusa, który zawiera deklarację polityczną perskiego króla, mówiącą o przesiedleniu podbitych narodów, w tym Żydów, do ich krajów. Cylinder Cyrusa to jedno z najbardziej niezwykłych odkryć, jakie miały miejsce w Babilonie. Zawiera relację o Cyrusie, który przybył do miasta. Był witany przez mieszkańców jako swego rodzaju zbawiciel, co zakrawa na ironię, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że właśnie zdobył Babilon. Ezdrasz daje nam w Biblii bardzo wyraźną wskazówkę, że w tamtym czasie Izraelitom pozwolono na powrót do Jerozolimy, aby mogli odbudować miasto i na nowo zamieszkać w swoim kraju, zgodnie ze słowami Jeremiasza, który przepowiedział, że stanie się to po 70 latach niewoli. Przyjacielu, za chwilę zgłębimy najwspanialsze i niepodważalne proroctwo Pisma Świętego, które potwierdza wiarygodność biblijnego natchnienia. W 10 niezwykłych wersetach, zawierających tylko 340 słów, to proroctwo przedstawia w zarysie powstanie i upadek kolejnych królestw od czasów starożytnego Babilonu aż do drugiego przyjścia Chrystusa. Pewnej nocy, około 2500 lat temu, potężny król babiloński Nebukadnezar zasypiał na swoim łożu, podziwiając ogromną chwałę swojego królestwa. Jako główny architekt jednego z najpotężniejszych światowych imperiów, zapadł w niespokojny sen, zastanawiając się nad tym, jaka będzie przyszłość jego królestwa. Bóg wykorzystał tę okazję, aby poprzez bardzo realistyczny sen wyjawić mu nie tylko ostateczny los jego narodu, ale także powstanie i upadek imperiów od jego czasów aż do końca historii Ziemi. W tym niezwykłym proroczym śnie, zapisanym w 2 rozdziale Księgi Daniela, Bóg pokazał Nebukadnezarowi ogromny posąg, który miał głowę ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy i palce częściowo z żelaza i gliny. Nagle z nieba spadł wielki kamień i uderzył w posąg, miażdżąc go w pył, który następnie został porwany przez wiatr. A kamień rozrósł się w olbrzymią górę, która wypełniła całą ziemię. Nebukadnezar wiedział, że to nie jest zwykły sen. Zafrasowany, wezwał swoich najmądrzejszych doradców, aby opowiedzieli mu ten sen i podali jego wyjaśnienie. Oczywiście nie potrafili tego zrobić. Wtedy Bóg dał ten sam sen i objawił jego interpretację pewnemu Żydowi, który znajdował się w Babilonie, młodemu człowiekowi o imieniu Daniel. Daniel stanął przed królem i szczegółowo opowiedział mu jego sen, a potem go wyjaśnił. Czyniąc to, biblijny prorok przedstawił historię 2000-leci światowych królestw, które będą miały wpływ na lud Boży. Jak dotąd, wydarzyło się wszystko to, co zostało przepowiedziane. Daniel powiedział królowi, że głowa ze złota reprezentuje królestwo Nebukadnezara. Babilon, który rządził światem od 612 roku do 539 roku przed naszą erą, był jednym z najbogatszych i najpotężniejszych imperiów starożytności, jedynym, które można trafnie opisać jako głowa ze złota. Babilon był jednym z najbardziej wyrafinowanych i bogatych miast, jakie kiedykolwiek zbudowano do tamtego momentu w historii. Nebukadnezar, który był najdłużej panującym królem w historii Babilonu, rzeczywiście odbudował i uświetnił miasto, także stało się ono sławne na całym świecie. Większość miast starożytnego świata była w rzeczywistości murowanymi wioskami. Nawet Jerozolima w czasach króla Dawida była raczej niewielka. Powierzchnia Niniwy, stolicy Asyryjczyków, wynosiła prawie 5 km kwadratowych. Powierzchnia Rzymu miała ponad 1,5 km kwadratowego. Ateny, które były stolicą filozofii, miały prawie 1300 m kwadratowych. Porównajmy z tym Babilon o powierzchni prawie 7 km kwadratowych, 4 razy większe od Rzymu. W tym niesamowitym mieście mieliśmy niewiarygodnie piękną architekturę.
prowadziło do niego 8 bram, z których każda została nazwana na cześć określonego bóstwa. Najsłynniejsza była oczywiście brama Isztar, która obecnie znajduje się w Muzeum Bergamońskim w Berlinie. Przez miasto przepływała rzeka Eufrat. Było ono otoczone podwójnymi murami. Grubość muru zewnętrznego wynosiła prawie 7 metrów, a muru wewnętrznego ponad 3,5 metra. Mamy więc potężne społeczeństwo politeistyczne, wspaniałą cywilizację, której celem było podbicie świata. A potęgą i władzą, która stała za tym wszystkim, był właśnie Nebukadnezar. Daniel wyjaśnił królowi, że Babilon ostatecznie upadnie i zostanie zastąpione przez inne królestwo, symbolizowane przez piersi i ramiona ze srebra. W 539 roku przed naszą erą Medo-Persowie, pod wodzą Cyrusa, zdobyli Babilon poprzez genialny w swej istocie manewr wojskowy. W czasie jednej nocy ogromne miasto zostało zdobyte, chociaż jego mury i bramy pozostały nienaruszone. A jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, że szczegóły tego zwycięstwa zostały przepowiedziane ponad 150 lat wcześniej. Herodot opowiada nam pewną historię. O tym, jak koń Cyrusa utonął, król wpadł we wściekłość na rzekę i postanowił ją pokonać. Kazał swoim żołnierzom wykopać 540 kanałów, żeby odwrócić bieg rzeki i skierować ją w inną stronę. W ten sposób osiągnął coś, co pomogło mu zdobyć miasto Babilon. Kiedy rzeka zmieniła swój bieg, mogli wejść do miasta pod jego murami, ponieważ bramy na rzece pozostawiono otwarte. Zdobyli miasto, obalając najpotężniejszy naród świata. I to właśnie zrobiło wojsko, wkroczyło do miasta. Udało im się otworzyć główną bramę i w ten sposób całkowicie podbili Babilon, co w tamtym czasie było nie do pomyślenia. Ale proroctwo przepowiedziało, że tak się stanie i dokładnie to się wydarzyło. Tak mówi Pan swemu pomazańcowi Cyrusowi, którego prawicę ujmę, aby upokorzyć przed nim narody i zdjąć pas z bioder królów i otworzyć przed nim drzwi, a bramy nie będą zamknięte. Abyś poznał, że ja, Pan, Bóg Izraela, wołam Cię po imieniu. 150 lat wcześniej Cyrus został wymieniony po imieniu. Prorok Izajasz patrzy w przyszłość i jak wierzymy pod Bożym natchnieniem, dokładnie wskazuje osobę, która zgodnie z proroctwem przyjdzie i podbije Babilon. W 44 rozdziale Księgi Izajasza mamy wspaniałe proroctwo, w którym Bóg mówi do rzeki: wysychaj, ja wysuszę twoje potoki. I o Cyrusie mówię: on jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę. Tak więc w tym wersecie, który powstał 150 lat wcześniej, mamy Izajasza przepowiadającego sposób, w jaki Cyrus zdobędzie Babilon. I to jest naprawdę niezwykłe. I o Cyrusie mówię: on jest moim pasterzem, bo wypełni całą moją wolę. I mówię do Jerozolimy: będziesz odbudowana, a do świątyni będziesz założona. Persowie czcili jednego Boga. Byli monoteistami. To łączyło ich z Żydami i może tliła się w nich jakaś iskierka współczucia czy zrozumienia. Podbój Babilonu przez Cyrusa zapoczątkowuje okres panowania Imperium Medoperskiego, który trwał od 539 do 331 roku przed naszą erą. Kiedy nadeszli Medopersowie, to była jakby kolejna zmiana. Przeszli od złota do srebra, które stało się powszechną walutą. I nawet jeśli wcześniej w Babilonie też istniało srebro, nie było ono tak popularne, ponieważ Babilończycy mieli bardzo dużo złota. Srebro stało się walutą używaną przez Medopersów do handlu z innymi narodami, to było srebrne imperium. Ale po tobie powstanie inne królestwo trzecie z miedzi, które będzie panować na całej ziemi. Wszyscy badacze Biblii zgadzają się, że królestwo z miedzi symbolizuje Grecję. Grecy doszli do władzy, kiedy Aleksander Wielki pokonał Persów w bitwie pod Arbelą w 331 roku przed naszą erą. Aleksander jest często przedstawiany jako Grek i właściwie nie mija się to z prawdą. Uczył się u Arystotelesa, był bardzo charyzmatycznym młodym władcą. Jego ojciec, Filip II Macedoński, został zamordowany.
Aleksander przejął władzę i od razu zaczął dążyć do wypełnienia założonego przez ojca celu, którym było podbicie Imperium Perskiego. Aleksander Wielki miał tylko 18 lat, kiedy został królem, ale był również znakomitym strategiem wojskowym. Nawet dzisiaj jest synonimem geniuszu wojskowego i wielkich podbojów. Kiedy przybywał pod jakieś miasto, jego mieszkańcy pytali, dlaczego mielibyśmy się poddać. Jest taka historia o pewnym mieście położonym na skraju urwiska. Aleksander rozkazał swoim żołnierzom, rozkazuje, abyście maszerując w dół urwiska, znaleźli śmierć w morzu, które jest poniżej. I oni posłusznie to wykonali. Skoro moi ludzie są mi tak bardzo posłuszni, nie ma mowy, abyśmy nie zdobyli waszego miasta. I to konkretne miasto po prostu się poddało. W krótkim czasie był w stanie osiągnąć to, czego inni nie potrafią osiągnąć przez całe życie. Po tym, jak został koronowany na władcę Egiptu, kontynuował serię kampanii wojennych na wschodzie, w trakcie których spotkał się z królem perskim Dariuszem III. Aleksander nie ścigał Dariusza, który uciekał w kierunku centrum kraju. Skierował się na południe, ponieważ chciał zająć tereny nadmorskie, dzisiejszą Palestynę, a potem Egipt. Aby jednak iść naprzód, musiał podbić Tyr. I zburzą mury Tyru i rozwalą jego wieże, i wymiotę z niego jego proch, i uczynię go wierzchołkiem gładkiej skały, także będą suszyć sieci pośród morza, bo ja powiedziałam, mówi Wszechmocny Pan. Przez ponad tysiąclecie, począwszy od 1500 roku przed naszą erą, Fenicjanie byli niezaprzeczalną potęgą morską starożytnego świata. Zbudowali i kontrolowali ogromną ilość portów handlowych w całym basenie Morza Śródziemnego. Fenicjanie byli tak powszechnie znani jako fachowcy w tej dziedzinie, że zaczęto sprowadzać ich do portów na Morzu Czerwonym. Biblia opisuje, jak król Salomon otrzymuje od króla Tyru marynarzy, którzy mieli poprowadzić jego flotę na Morze Czerwone. W 597 roku przed naszą erą prorok Ezechiel przepowiedział, że każdy budynek w Tyrze zostanie zburzony przez najeźdźców, a w rzeczywistości, iż każdy kamień tego miasta zostanie wrzucony do morza. W tamtym czasie Tyr był wspaniałym miastem. To było jedno z największych miast handlowych tamtych czasów. A tutaj mamy proroctwo, które mówi, że miasto upadnie. Cóż, wydawało się, że nawet Aleksander Wielki nie jest w stanie doprowadzić do jego upadku. Oblegał Tyr przez 7 miesięcy, a potem wpadł na pewien pomysł. W porządku, skoro ukryli się na morzu, muszę po prostu przysunąć do nich ląd. Wykorzystał wielkie kamienie ze starego miasta, wrzucił je do wody i w ten sposób zbudował groble, aby dzięki niej zdobyć mury nowego miasta, które znajdowało się na wyspie. W ten sposób mógł przeprowadzić swoją armię, która przypuściła szturm na miasto. Tyr został kompletnie zniszczony. Było to precyzyjne wypełnienie proroctwa, które zapowiadało, że kamienie zostaną wrzucone do morza, a samo miasto stanie się miejscem, w którym będą zarzucane rybackie sieci. Tak się dokładnie stało. Należy pamiętać, że idea, iż Grecja będzie rządzić światem, była bardzo odważną przepowiednią. W czasie, kiedy proroctwo zostało dane Danielowi, Grecja była tylko zbieraniną walczących ze sobą plemion, których wpływ na świat był znikomy. Grecja pozostała u władzy do 168 roku przed naszą erą, kiedy została podbita przez następną światową potęgę, która czekała na swój czas. A czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo jak żelazo łamie i kruszy wszystko, jak żelazo, mówię, kruszy wszystko, tak i ono połamie i skruszy wszystko. Kto przyszedł po Grekach? To niepodważalny fakt historyczny, iż żelazne królestwo Rzymu podbiło Grecję i trwało na arenie dziejów przez następne 600 lat. Najważniejszym skutkiem wprowadzenia żelaza, przede wszystkim w zakresie militarnym, był znaczny spadek cen broni. Koszt wykonania żelaznego grota strzały, ostrza włóczni czy hełmu był o wiele niższy niż tych samych przedmiotów z brązu. Głównie z powodu tego, że brąz zawiera cynę, a cynę można było uzyskać tylko w dwóch miejscach starożytnego świata. Na terenie dzisiejszego Afganistanu oraz na terenie dzisiejszej Kornwalii w Anglii. Handel tym towarem sprawił, że stał się on bardzo drogi. Tak więc wiek żelaza obniżył koszty wojen, co oznaczało, że armie mogły być większe.
pierwsze. Rzymianie byli brutalni bezwzględni. Z pełną determinacją podbijali każde miejsce, do którego przybyli. Byli jak żelazo, które miażdży wszystko, co stoi mu na drodze. Kiedy w 476 roku naszej ery Imperium Rzymskie się rozpadło, nie zostało pokonane przez jedną pojedynczą potęgę. Zamiast tego kilka barbarzyńskich plemion podbiło Rzym i podzieliło jego terytorium, dokładnie tak, jak przepowiedział Daniel. Jest wiele powodów, dla których Rzym stracił władzę. Po pierwsze, barbarzyńskie najazdy z północy. Po drugie, Rzym wydawał naprawdę mnóstwo pieniędzy. Właściwie Rzym sam się zlikwidował. Miał ogromne problemy wewnętrzne. Wiemy, że kiedy się rozpadał, na terenie Imperium pojawiło się co najmniej 10 barbarzyńskich plemion. To zmusiło cesarza Konstantyna do ewakuacji Rzymu. Przeniósł się na wschód i tam założył nową stolicę swojego cesarstwa, którą nazwał Konstantynopol. 10 z tych pierwotnych plemion stworzyło podwaliny narodów współczesnej Europy. Byli to Ostrogoci, Wizygoci, Frankowie, Wandalowie, Alemanowie, Swebowie, Anglosasi, Herulowie, Lombardowie i Burgundowie. 7 z nich wciąż istnieje w dzisiejszej Europie. Na przykład Anglosasi stali się Anglikami, Frankowie stali się Francuzami, Alemanowie stali się Niemcami, a Lombardowie stali się Włochami. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny garncarskiej, a po części z żelaza, oznacza, że jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może zmieszać się z gliną. Małżeństwa, sojusze, traktaty, wiele państw podejmowało bezskuteczne próby zjednoczenia kontynentu europejskiego. W całej historii pojawiali się przywódcy tacy jak Karol Wielki, Napoleon, cesarz Wilhelm, Mussolini czy Hitler, którzy próbowali odtworzyć chwałę dawnego Imperium Rzymskiego. Jednak prześladowani przez słowa Daniela, jeden nie będzie trzymał się drugiego, wszyscy ponieśli sromotną porażkę. Jak można się było spodziewać, wielu sceptyków twierdziło, że proroctwo posągu było tak dokładne, ponieważ zapewne zostało spisane po tych wydarzeniach. Ale w 1946 roku zaskakujące znalezisko pewnego pasterza wszystko zmieniło. Młody, beduiński pasterz wraz ze swoimi przyjaciółmi wypasał owce i rzucał kamieniami, jak to zwykle robią chłopcy. Naprzeciwko siebie zobaczył szczelinę w skale. Wziął kamień i oczywiście wrzucił go do środka. I kiedy kamień wpadł do jaskini, chłopiec usłyszał całkiem wyraźny dźwięk tłuczonej ceramiki. W głębi jaskini znalazł wypełnione zwojami dzbany. Wziął jeden czy dwa z nich i pokazał swojej rodzinie. Zabrali je do sprzedawcy antyków w Betlejem, a stamtąd trafiły do Jerozolimy. Aż wreszcie ktoś rozpoznał, co to jest i zorganizowano wyprawę do jaskiń w Qumran. W sumie znaleziono tam około 1000 różnych manuskryptów. Były też kompletne księgi, jak na przykład słynny zwój Izajasza. Wszystkie pochodzą z okresu pomiędzy 250 rokiem przed naszą erą, a 70 rokiem naszej ery. Zwój Izajasza był zachowany w całości, wszystkie 66 rozdziałów. I jest to niemal ta sama księga Izajasza, którą znamy dzisiaj. Nie ma w niej żadnych różnic teologicznych, ani jakichś drastycznych różnic historycznych. W pracę włączył się archeolog i zbadał zwoje z Nadmorza Martwego. Porównał je z Biblią, którą mamy obecnie, kiedy przyjrzał się dowodom, powiedział: księgi Starego Testamentu są rzeczywiście tak starożytne i tak dobrze zachowane, jak dotąd twierdziliśmy. Odkrycie zwojów z Nadmorza Martwego oraz inne znaleziska dostarczyły niezbitych dowodów na to, że proroctwo Daniela zostało napisane na długo przed wydarzeniami, które przepowiedział. Wiele razy w Biblii Bóg przepowiadał powstanie i upadek konkretnych królestw, abyśmy w momencie nadejścia tych wydarzeń wiedzieli, że to On rządzi przyszłością. Na przykład miasto-państwo Babilon, jego obywatele, a także większość ówczesnego świata wierzyli, że Babilon jest niezniszczalny. Jednakże Bóg przepowiedział: i stanie się z Babilonem, który był ozdobą królestw i chwałą dumy Chaldejczyków, jak ze zniszczeniem przez Boga Sodomy i Gomory,
Nie będą go na wieki zamieszkiwać ani zaludniać po wszystkie pokolenia. Jak już widzieliśmy, Babilon stracił swoje panowanie na rzecz Cyrusa, króla perskiego. Czy kiedykolwiek się odrodził? Kiedy Saddam Hussein objął władzę w Iraku, marzył o odbudowaniu i ponownym zaludnieniu starożytnego miasta Babilon. Chciał to zrobić, aby zaprzeczyć biblijnemu proroctwu i zdyskredytować Izrael. Twierdził, że wielkie pałace Babilonu i legendarne wiszące ogrody, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata, wyrosną na pustyni. Ale najnowsza historia pokazuje, że podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej jego plany spełzły na niczym. Babilon do dzisiaj nie został odbudowany, budząc zainteresowanie jedynie garstki turystów, którzy zwiedzają jego ruiny. Na południowy zachód od Izraela, na brzegach najdłuższej rzeki świata, znajdowało się Królestwo Egiptu. Wydawało się, że Egipt ze swoimi wspaniałymi piramidami, ogromnymi świątyniami, całoroczną gospodarką rolną jest supermocarstwem, które przetrwa wszystkie wieki historii. A jednak w szczytowym okresie rozwoju Egiptu Biblia wyraźnie przepowiedziała, że to królestwo nigdy więcej nie będzie zajmowało wiodącej pozycji wśród narodów świata. Przywrócę więźniów egipskich i sprowadzę ich do ziemi Patros, do ziemi ich zamieszkania i będą tam marnym królestwem. Będzie ono najmarniejszym wśród innych królestw i nie wyniesie się więcej nad inne narody i poniżę ich, aby nie panowali nad narodami. Starożytny Egipt był jedną z najdłużej znanych cywilizacji. Przez tysiące lat panował nad ogromną częścią starożytnego świata. W okresie Nowego Królestwa prowadził działania wojenne, docierając aż do Kanaanu. To właśnie wtedy faraonowie tacy jak Tutmes III czy Ramzes II rozsławili swoje imiona. Oczywiście o wiele wcześniej mamy budowę piramid we wczesnym okresie egipskiej historii. Jednak w pewnym momencie zaczynamy zauważać upadek starożytnej kultury egipskiej. Następuje on w miarę przejmowania rządów przez kolejne dynastie, a z biegiem czasu Egipt całkowicie traci na znaczeniu. Obecnie Egipt nie jest tym samym państwem, którym był w starożytności. Nadal możemy oglądać piramidy stojące w tej ogromnej, rozległej metropolii, jaką jest Kair. Często jednak myśląc o starożytnych Egipcjanach i o tym, co osiągnęli w tamtym czasie, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo Egipt różni się od Egiptu, który istniał w tamtym chwalebnym czasie historii Ziemi. Kiedyś Imperium Asyryjskie rządziło całym Bliskim Wschodem, obejmując terytorium o wielkości ponad 800 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jego starożytna stolica Niniwa znajdowała się na wschodnim brzegu rzeki Tygrys, dokładnie naprzeciwko dzisiejszego Mosulu w Iraku. Być może pamiętacie, że po trzydniowej podróży w brzuchu ryby prorok Jonasz został wysłany, aby ostrzec mieszkańców Niniwy i wezwać ich do pokuty. Chociaż w mieście rozpoczęło się duchowe ożywienie, nie trwało ono długo i Niniwa stała się miejscem pełnym przemocy i niemoralności dręczącym swoich żydowskich sąsiadów. Na znak Sądu Bożego w 615 roku przed naszą erą prorok Nahum szczegółowo przepowiedział przyszłe zniszczenie Niniwy. Bo są spleceni jak ciernie, upojeni jak winem, dlatego zostaną doszczętnie pożarci jak suche ściernisko. Wszystko to spełniło się 3 lata później, w 612 roku przed naszą erą, z ręki Babilończyków. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń z proroctwa Nahuma. Niniwa została zniszczona, częściowo przez ulewne deszcze i powodzie. Dowódcy armii uciekną i rzeczywiście tak się stało. Miasto zostanie strawione przez pożar i co najważniejsze, nigdy się nie podniesie. Niniwa jako miasto nigdy nie została odbudowana. Wspaniała świątynia, pałac, nigdy ich nie odbudowano. Spójrzmy na te przepowiednie z właściwej perspektywy. Prorocy biblijni przepowiedzieli, że główne miasta, takie jak Babilon, Tyr, Niniwa, zostaną zniszczone i nigdy nie zostaną odbudowane. I rzeczywiście się tak stało. Jednakże Jerozolima była zniszczona i odbudowywana 27 razy, a istnieje do dzisiaj. Za każdym razem historia potwierdza Biblię. Co więcej, praktycznie wszystkie imiona biblijnych królów, generałów i przywódców zostały potwierdzone i przyjęte przez współczesną archeologię. Ale prawdziwym punktem centralnym wszystkich proroctw jest osoba.
Najważniejszym tematem Pisma Świętego jest Jezus. Biblia to Jego historia. Zaczyna się i kończy Chrystusem. Dlatego nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że cały Stary Testament zawiera proroctwa mówiące o nadchodzącym Mesjaszu. Chyba przyszedł czas na szybką wizualizację. Tak naprawdę Biblia jest podzielona na dwie grupy ksiąg. Stary Testament zawiera 39 ksiąg. Prawo Mojżesza, księgi historyczne, proroctwa i święte pisma, które powstały przed narodzeniem Jezusa. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg. Historia narodzenia, życia i nauczania Jezusa, pisma apostołów i proroctwa Apokalipsy. Trudno uwierzyć, że po całym Starym Testamencie rozrzucone jest ponad 300 proroctw zapowiadających przyjście Chrystusa, a niektóre z nich są bardzo szczegółowe. Z kolei w Nowym Testamencie znajdujemy zdumiewającą relację z wypełnienia się tych proroctw. Należy pamiętać, że od końca Starego do początku Nowego Testamentu mija około 400 lat. Chciałbym również podkreślić, że dzięki odkryciom z Nadmorza Martwego możemy z całą pewnością stwierdzić, że te przepowiednie zostały napisane na długo przed tym, jak to się wszystko wydarzyło. Zastanówmy się przez chwilę nad kilkoma z tych niesamowitych proroctw. Każdego roku ponad miliard chrześcijan świętuje narodziny Chrystusa. Jednak z Pisma Świętego wynika, że mało prawdopodobne jest, aby Jezus naprawdę urodził się 25 grudnia. Natomiast jest jasne, że Jego narodzenie było przepowiedziane i wyczekiwane. Ale Ty, Betlejemie Efrata, choć jesteś najmniejszy wśród tysięcy judzkich, z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie panującym w Izraelu. A wyjścia Jego są z dawna, od dni wiecznych. To naprawdę niezwykłe. Żeby ta przepowiednia się wypełniła, Bóg musiał zabrać Józefa z jego rodzinnego Nazaretu i wysłać jego i Marię ponad 110 km na południe do Betlejem, rodzinnego miasta rodziny Józefa. Historia pokazuje, że ten spis ludności miał miejsce około 4 roku przed naszą erą. A gdy się Jezus narodził w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę wschodzącą i przyszliśmy oddać mu pokłon. Biblia nie tylko dokładnie przepowiada, gdzie urodzi się Jezus, ale wskazuje także, kiedy rozpocznie on swoją służbę. Tym razem proroctwo pochodzi z Księgi Daniela. Dlatego wiedz i zrozum, od wyjścia słowa o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Mesjasza będzie 7 tygodni i tygodni 62. Przede wszystkim przy obliczaniu hebrajskich proroctw należy pamiętać, że dzień tak naprawdę symbolizuje rok. Tę zasadę znajdujemy w księdze Ezechiela, 4 rozdział, 6 wiersz. To oznacza, że pierwsze 7 tygodni, 62 tygodnie, czyli w sumie 69 tygodni, w rzeczywistości oznacza 483 lata. To prowadzi nas do 27 roku naszej ery. Jest to dokładnie ten sam rok, w którym Jezus w wieku 30 lat został ochrzczony i rozpoczął swoją służbę. Niesamowite, że proroctwo zostało dane, kiedy Żydzi przebywali w niewoli babilońskiej na ponad 500 lat przed narodzeniem Chrystusa. Wypełnienie tej przepowiedni nigdy nie mogłoby się zdarzyć przez przypadek. Wielu interpretatorów Biblii dostrzega, że zasada dzień za rok została precyzyjnie potwierdzona, szczególnie przez proroctwo o 70 tygodniach. Proroctwo mówi, że do przyjścia Mesjasza będzie 69 proroczych tygodni, czyli 483 lata. W trzecim rozdziale swojej Ewangelii Łukasz opisuje działalność Jana Chrzciciela. Czytamy: w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Tyberiusz rozpoczął samodzielne panowanie, kiedy w 14 roku naszej ery zmarł cesarz August. Mamy więc określony czas, w którym Jan Chrzciciel rozpoczął swoją służbę. Minęło kilka lat, przyszedł Jezus i wkrótce potem został ochrzczony. W tym momencie dochodzimy do 27 roku naszej ery. W języku hebrajskim słowo Mesjasz oznacza namaszczony. Czy w 27 roku naszej ery miało miejsce namaszczenie Jezusa? Oczywiście, że tak. W Księdze Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, 38 wiersz, czytamy, że Jezus został namaszczony Duchem Świętym. Starotestamentowy prorok Izajasz przepowiedział, że Jezus urodzi się z dziewicy 700 lat wcześniej, zanim to się stało. Oto sam Pan da wam znak.
Oto panna pocznie i urodzi syna i nazwie jego imię Immanuel. Zwróćmy uwagę na dwie rzeczy: narodzenie dziewicy i narodzenie w Betlejem. To są fakty, których Jezus nigdy nie mógłby zmanipulować. Nie mógłby powiedzieć: spróbuję wypełnić te proroctwa, ponieważ nie możesz wybrać sobie, jak i gdzie się urodzisz. A jednak te dwie przepowiednie wypełniły się w życiu Jezusa. Jedno starotestamentowe proroctwo zapowiadało, że narodzenie Mesjasza będzie powiązane z ludobójstwem. Słychać głos w Ramie, narzekanie i bardzo gorzki płacz. Rachela opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć po swoich synach, bo ich nie ma. Z powodu tej brutalnej próby odebrania życia małemu Jezusowi, jego rodzice musieli uciekać do Egiptu. On zaś, podniósłszy się, wziął dziecko i jego matkę w nocy i uszedł do Egiptu. I był tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: z Egiptu wyzwałem mego syna. Podobnie stało się w przypadku narodu żydowskiego. Izraelici poszli do Egiptu, a potem zostali wezwani do wyjścia z niego. Jezus również musiał udać się do Egiptu, a potem został stamtąd wezwany. Jedno z najbardziej zdumiewających proroctw dotyczących Chrystusa znajdujemy w Księdze Izajasza. Precyzyjnie podaje ono szczegóły jego służby. Te przepowiednie skrupulatnie opisują to, co faktycznie czynił Jezus. Przynosił nadzieję, uzdrawiał, był światłem dla pogan, przewracał wzrok niewidomym, uwalniał ludzi z więzienia. Sam Jezus cytował 35 rozdział Księgi Izajasza, który mówi o uzdrawianiu niewidomych i chromych i powiedział: teraz patrz. A potem kontynuował to, co robił do tej pory, czyli nadal uzdrawiał ślepych i kalekich. W ten sposób cofał przekleństwo, którego przyczyną było złamanie przymierza, i dawał ludziom szansę, aby jeszcze raz doświadczyli Bożej łaski. W czasie swojej służby Jezus objawiał wielką moc, uzdrawiając chorych, uciszając burze, a nawet wzbudzając zmartwych. Jednak pisarze biblijni przewidzieli i udokumentowali, że pomimo swojej niesamowitej mocy i autorytetu pozostał cichym i pokornym sługą, godnym wzorem do naśladowania. Na przykład w Księdze Zachariasza czytamy: wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolimska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny i siedzący na ośle, na źrebaku oślicy. 500 lat przed narodzeniem Chrystusa Zachariasz przekazał proroctwo, które mówi, że król przyjdzie jadąc na ośle. I to stało się tradycją. Kiedy więc wjechał do Jerozolimy, towarzyszył mu tłum krzyczący Hosanna. Ludzie kładli przed nim swoje płaszcze i liście palmowe. Wszyscy myśleli: Jezus ogłosił się królem, zaraz dokona zamachu stanu. Ale Jezusowi nie chodziło o ten rodzaj władzy. Wydaje się, że Jezus wybrał jazdę na osiołku, aby zanim pójdzie na krzyż, pokazać, że jest królem. Świadkiem tego oszałamiającego wydarzenia były tysiące ludzi, a miało ono miejsce kilka dni przed ukrzyżowaniem Jezusa. Łatwo jednak można by je zakwestionować, ale pisarz biblijny, który był jego bezpośrednim świadkiem, przedstawia je jako fakt historyczny. Nic nie jest bardziej fascynujące niż proroctwo mówiące o zdradzie, procesie, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa. Stary Testament zapowiada, że Mesjasz zostanie zdradzony przez przyjaciela po tym, jak wspólnie będą spożywali chleb. Jak wszyscy wiemy, Judasz zdradził Jezusa zaraz po ostatniej wieczerzy. Jezus zapowiedział, że zostanie zdradzony. Jego słowa zszokowały uczniów. Ktoś, kto znajduje się w ich kręgu, staje się zdrajcą i zawodzi ich zaufanie. Istnieje powód, dla którego ludzie nie nadają swoim synom imienia Judasz.
Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, odniósł przeciwko mnie piętę. Właściwie Stary Testament przepowiedział nawet dokładną sumę pieniędzy, którą zapłacono za zdradę Mesjasza. Jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie moją zapłatę. Wtedy odważyli moją zapłatę 30 srebrników. To bardzo precyzyjne proroctwo idzie nawet o krok dalej. Prorok Zachariasz przepowiedział, w jaki sposób te krwawe pieniądze zapłacone za zdradę Jezusa zostaną wykorzystane. I Pan powiedział do mnie, wrzuć je do skarbca, tę wspaniałą zapłatę, na jaką mnie oszacowali. Wziąłem więc 30 srebrników i wrzuciłem je do domu Pana, do skarbca. Kiedy Judasz zdał sobie sprawę z tego, że Jezus nie zamierza się uwolnić, owładnęły nim wyrzuty sumienia. Był wstrząśnięty tym, co zrobił. Nagle zdał sobie sprawę, że zdradził swojego mistrza. Wrócił więc z pieniędzmi do kapłanów. Powiedział, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni odpowiedzieli, cóż nam do tego? To twoja sprawa. Wtedy rzucił te srebrniki w świątyni i oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. A naczelni kapłani wzięli srebrniki i mówili, nie wolno ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to zapłata za krew. I naradziwszy się, kupili za nie pole garncarza, aby grzebać na nim cudzoziemców. Przejdźmy teraz do Jezusa, który stoi przed Piłatem i w ogóle się nie broni. Był udręczony i upokorzony, lecz nie otworzył swoich ust, jak baranek prowadzony na zabicie. Stwórca Wszechświata jest wyśmiewany i dręczony, a mimo to milczy w sposób, który zastanawia Piłata, cynicznego Rzymianina, i wydaje mu się niezwykły. Nigdy wcześniej nie doświadczył czegoś podobnego. Jest jasne, że Jezus idzie na krzyż dobrowolnie. Zarówno on, jak i autorzy Ewangelii postrzegają jego śmierć jako wypełnienie zbawienia. Tysiące lat przed tym, nim zaczęto praktykować ukrzyżowanie, już król Dawid przepowiedział, w jaki sposób Mesjasz zostanie stracony. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców. Przebili moje ręce i nogi, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Widzimy, że wiszącego na krzyżu Jezusa otacza grupa ludzi, która szydzi z Niego, używając tych samych słów, które są zapisane w Psalmie 22. Dzieli między siebie Jego ubranie. Intensywność bólu była dosłownie niewyobrażalna. I właśnie o to chodziło. Tak naprawdę ludzie byli zamęczani na śmierć. Najlepszym sposobem na zakończenie działalności jakiegokolwiek ruchu religijnego było zabicie Jego przywódcy. Niezwykłe jednak jest to, że to wcale nie był koniec ruchu zapoczątkowanego przez Jezusa, to był dopiero jego początek. Dobra wiadomość dotycząca Jezusa jest taka, że grób nie był w stanie go zatrzymać. Jak sprawozdają wszystkie cztery Ewangelie, istnieją setki udokumentowanych świadectw osób, które w okresie 40 dni po śmierci Chrystusa widziały, dotykały i słyszały człowieka, który został ukrzyżowany i pochowany. Kiedy kobiety przyszły, oznajmiły, widziałyśmy Jezusa, uczniowie powiedzieli, tak, tak, na pewno. Nie uwierzyli im. I wciąż im nie wierzyli, aż do momentu, gdy Jezus sam powiedział, spójrzcie, to moje dłonie, tutaj są ślady gwoździ. Nikt inny w całej historii nie twierdził, że został wzbudzony z martwych. Było to tak niewiarygodne, że kiedy pierwsi chrześcijanie zaczęli rozgłaszać tę wieść, ludzie uznali to za absurd. Dlaczego uczniowie mieliby twierdzić coś tak szokującego i do tej pory nieznanego, gdyby to nie była prawda? Bo nie zostawisz mojej duszy w grobie, ani nie pozwolisz Twemu Świętemu oglądać skażenia. Nawet żydowski historyk Józef Flawiusz w swojej słynnej historii narodu żydowskiego nawiązuje do zmartwychwstania Jezusa i wpływu tego wydarzenia na ludzi. W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeśli w ogóle można nazwać go człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wielu Żydów, jako też pogan. On to był Chrystusem, a
A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, jako to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przeprawiali boscy prorocy. To była niezwykła podróż, w czasie której zobaczyliśmy, jak wiele proroctw biblijnych znalazło swoje dokładne wypełnienie. Poprzez powstanie, upadek narodów, aż do służby Mesjasza, odkryliśmy niezaprzeczalne dowody na to, że Biblia pochodzi od tego, który nie jest ograniczony przez czas i przestrzeń. Że Biblia jest nadprzyrodzonym sposobem komunikacji Boga z człowiekiem. Dlaczego jednak jest to takie istotne? W jaki sposób dotyczy nas to dzisiaj? Czy Biblia ma coś do powiedzenia na temat chaosu, w którym żyjemy obecnie? Księga Daniela zawiera bardzo przenikliwe proroctwa dla ludzi naszych czasów. Nawiązując do dni ostatecznych, prorok mówi: Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie to badać i rozmnoży się poznanie. Nie trzeba być naukowcem, żeby zobaczyć, że ta przepowiednia wypełniła się w sposób, którego Daniel nigdy nie mógłby sobie nawet wyobrazić. Tylko w ciągu jednego pokolenia wiedza gwałtownie się rozwinęła, wręcz eksplodowała, wychodząc poza nasze pojmowanie. Medycyna, rolnictwo, transport, technika. Wyobraź sobie, że próbujesz wytłumaczyć prorokowi Danielowi, jak działa przeglądarka Google w twoim smartfonie. A co z przemieszczaniem się tam i z powrotem? Po 6000 lat transportu konnego obecnie ludzie mogą latać dookoła globu z prędkością fal dźwiękowych. Ostatnie proroctwo to przepowiednia wypowiedziana przez samego Jezusa. Mniej więcej tydzień przed swoim ukrzyżowaniem Jezus przepowiedział: I będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Wyobraź sobie, jak ironicznie musieli odnosić się ludzie w czasach Jezusa do tak śmiałej zapowiedzi. Za kogo on się uważał? Mieli przed sobą ubogiego, niewykształconego stolarza, który urodził się w stajni, nigdy nie napisał żadnej książki, nie miał żadnych powiązań politycznych, a zapowiadał, że jego nauki będą znane na całym świecie. Ale to, co jest jeszcze bardziej zdumiewające, to druga część tego proroctwa. Jezus jednoznacznie stwierdził, że po tym, jak Ewangelia obiegnie cały świat, nadejdzie koniec. Obecnie tysiące satelitów okrążają naszą planetę, zapewniając nam niemal natychmiastową globalną komunikację. Za pośrednictwem radia, telewizji, internetu Ewangelia jest przekazywana na cały świat. Rozmawialiśmy wcześniej o opisanym w drugim rozdziale Księgi Daniela śnie króla Nebukadnezara. Był to sen o posągu, który przedstawia kolejne potęgi światowe aż do naszych czasów. Zapewne pamiętacie, że pod koniec snu pojawił się ogromny kamień, który spadł z nieba, uderzył w nogi posągu i rozbił go na kawałki. Kogo symbolizuje ten kamień? Co to za ogromna moc, która powala posąg? To Jezus Chrystus, skała wieków. Obecnie cała historia zmierza w kierunku dramatycznego rozwiązania, kiedy Syn Boży powróci w mocy i chwale. Wypełniające się proroctwa świadczą o tym, że prawie dotarliśmy do końca czasu. Pozostało jeszcze tylko jedno pytanie, na które należy odpowiedzieć. Czy jesteś gotowy na największe wydarzenie w historii naszej planety? Czy jesteś gotowy na przyjście Jezusa? Przyjacielu, możesz się na to przygotować. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjdź do Niego w modlitwie i poproś Go, aby przebaczył Twoje grzechy i Cię zbawił. On obiecał, że to zrobi. A wtedy, zamiast rozpaczliwego końca, doświadczysz niekończącej się nadziei. Teraz jest na to czas. Dzisiaj jest ten dzień. Dlaczego nie miałbyś poprosić Go o to właśnie teraz?